taksówki jeżdżą wam koło nosa i wy o tym nie wiecie. A tu nie chodzi o korzystanie, ale o uczciwą konkurencję. Jak? Taksówkarz, który przez 3 lata firmy nie miał zarejestrowanej, jeździł z taksówką. No a jak? No jak nie u was, jak u was? Ja to wszystko zgłaszam i to mówię, to co? No dostałem, będę odpisywał. Od 2023 roku, od stycznia weszła nowa ustawa i nowe licencje. I nie mają. Ja to mogę panu w tej chwili udowodnić, bo żeby mieć nowe licencje, to od stycznia 2023 roku wprowadzili nowe licencje i trzeba to wszystko było pozmieniać. Jeżeli nie wierzycie, to wejdźcie sobie w CEDIK. W CEDIKu macie wszystkie, kto, kiedy, o której godzinie. Jak chcecie, to ja wam nawet udowodnię nawet to, że taksówkarz, który jest już na emeryturze, jeździł 3 lata, bez nawet firmy nie miał zarejestrowanej. I dopiero jak żeśmy go postraszyli, to dopiero firmę zarejestrował i licencję zyskał. Dobra, panie Kornel, czy pan chce jakieś zawiadomienie dzisiaj złożyć? Nie zawiadomienie, ja chcę tylko potwierdzenie to, co mi powiedziano przez telefon. Że to nie jest pas zieleni i koniec. Ja jak to dostanę od was, że tak policjanci stwierdzili i tak to napisali, dziękuję, do widzenia, ja wychodzę, jadę na obiad, bo ja nie mam czasu tu czekać. Ja wam już tu udowodniałem, że sądy są za wami, się ciągną, no to tak na razie jest. Później może to wszystko się jeszcze zmieni. Bo nawet niewinnych ludzi skazujecie. No i to, ja to mam dowód żywy, ja to nie mówię, bo mówię, tylko mówię, bo wiem. Ludzie, albo zaczniecie coś robić zgodnie z prawem, albo ten. Ja wiem. Ale to jest poczekalnia. A ja jestem redaktorem Fakty Powiatu Mielickiego. Się kłaniają. Proszę bardzo, możecie zakładać sprawę. Nie, jestem za. No nie słyszę, bo trzeba było to włączyć albo przejść bez szyby. Dobry, Fakty Powiatu Mielickiego. Jeżeli pan gdzieś umieści ten film? No dzisiaj będzie, już będę umieszczał. Okej, no to pana uprzedzam, że pan popełni wykroczenie. Nie popełni wykroczenie. Jest tutaj zakaz nagrywania wynikający z regulaminu jednostki. To jest regulamin jednostki. Zakaz nagrywania istnieje na całym obszarze jednostki. Nie, ja jestem dziennikarz. To nagrywa. Dzisiaj ja to będę tego sprawdzał, ale jeżeli pan to gdzieś... Dzisiaj będę to rzucał na YouTube. Dobrze, nie wolno nagrywać będzie, to ja teraz pana pouczę. Tu są strefy ochronne i w tych strefach ochronnych nie mogę nagrywać. Jest trzecia, druga i pierwsza. Tu jest poczekalnia, jest to miejsce publiczne. Swoje przesłuchanie nawet mogę nagrywać. Nie może. Tak. No mogę. Ja ma, no to mamy dwie racje. Ja, a tutaj chciałbym się teraz... Jeżeli pan to umieści, więc pana poucza... Proszę bardzo. Kierujemy sprawę do sądu. Proszę kierować sprawę do sądu. Co pan chce coś wiedzieć na temat licencji? Bo chyba na ten temat pan wyszedł. No tego to tym to ja już się akurat nie przejmuję, bo takie już rzucałem filmiki, takie są i takie będą. Chcę tylko to potwierdzenie, nic więcej. Że tak, policjant powiedział, że tam nie ma pasu zieleni. No, przecież to nie ja będę biegał za tym. Nie ma z kim tu rozmawiać.